Siema, symulator kozy 3, to jest ona, w sensie ja, to jest Jadwiga, tylko taka, która jest tuningowana. Ma 6001 punktów, 4 reklamówki z Biedronki, z którymi może chodzić po całym mieście i 0 jakichś posągów, nie wiadomo o co chodzi, grajmy dalej tam, gdzie skończyliśmy. A, losowanie, chwileczkę, w sensie losowanie, łapek wybieranie, poczekaj, ty, zaraz poczekamy, ile nam tutaj Oj, to nie to losowanie, to jest prawda czy wyzwanie? Narysuj coś na ślepo. Dobra, może w kozie. Zanim narysujemy coś na ślepo w kozie, Jadwidze, pomyliło mi się ten. Ile łapek masz? O Boże! O Boże! O Jezus! Ostrość, to tragedia! Banana, no nie bez powodu, daję tu banana. Od razu banana, zostaw lajka dla banana. No co, jesteśmy na przedmieściach. Kozo Jadwigo. Dostępne tylko w trybie dla wielu graczy. Normalnie można w golfa pograć z innymi ziomeczkami. Escuchame, por favor, przepraszam pana. Panie George'u, ja go tryknąłem. Nie chcę trykać ludzi losowych. Dobra, mamy różne ciekawe miejsca. Sfekia! Kosa Jadwiga wchodzi do Ikei. Do Sfeki, przepraszam. Mogę? No nie pi... Kaka! Brzmi jak nasrane w Sfeki, że kaka. A to tylko stół. Że co chodzi? Można pożyczyć auto z Ikei? Nie wierzę, ja mogę być... Ja mogę być kozą transportującą meble. Jeszcze zobaczymy. No w każdym razie. Nie, no to jest rewelacja. Koza w Ikei. Co tu się dzieje? Dobra, a są jakieś ceny tutaj? Przepraszam, nie chcę niszczyć ekspozycji. Tylko nie chcę nic trykać. Przepraszam. O! Przed chwilą po pierwsze mówiłem, ta poduszka jest opętana. Eneba to nowy rynek z ponad 25 tysiącami produktów cyfrowych, szczycąc się coraz większym zainteresowaniem ze strony odbiorców. Jest to zdecydowanie punkt wyjścia dla wszystkich twoich potrzeb związanych z grami. Eneba zapewni ci najgorętszą ofertę na rynku. Dzięki Trustpilot masz pewność, że dostaniesz swoją grę bez żadnych problemów. Do waszej dyspozycji dostajecie również masę kart podarunkowych od Steam po Netflix czy Apple. Dzięki kategoriom możecie zakupić również gry poniżej 1 euro oraz pójść o krok wyżej, nawet powyżej 50 euro. Nadchodzące gry pokażą wam, na co warto czekać i przede wszystkim za ile, a Eneba ma super ceny. No i Eneba dba o klientów, dlatego pomoc i wsparcie otrzymujecie 24/7. Wpadajcie na Enebę i kupcie coś dla siebie. Linki do wszystkiego, co potrzebujecie, znajdziecie pod spodem. Udanych zakupów, mistrze. Pan co? Pan podziwia posąg? To ja wezmę ten posąg, właśnie jeden. Naleziono figurkę i jest ich 32 na całej mapie. Rewelacja, normalnie można się położyć na przykład w tym łóżku, można się odbijać od materaca. Dlaczego? To jest materac, kuźwa, te materace z Fekei są trochę twarde. Tu mamy, no przecież to jest typowa, dlaczego nie widać mojego odbicia w lustrze, typowa restauracja, chciałem powiedzieć. Łazienka z Ikei. Tu mamy jakieś zasłony, można coś, mogę po nich pobiegać tylko. One się nie ruszają, one są kuźwa takie twarde. I save game mi się zrobiło, czy tutaj coś się wydarzy jeszcze w tej Ikewie? Agrest, w sensie Angest, Abgenomen. Co my tu jeszcze mamy? Trunk. To są te takie pomieszczenia dla ludzi, którzy mają mieszkanie 30 metrów, muszą upchać wszystko w tym mieszkaniu. Brakuje tu kuźwa tylko pralki. No ale dobra, i bajsa. Normalnie, weź bajsa. Bajsa to po śląsku takie, co można na niej... Mogę ją tylko trykać. Mogę do niej gównem prykać najwyżej. Dobra, są krzesła. Ja mam te krzesła w salonie! Człowieku, te wyżej! Jezu, dawaj mi... Czy ja to krzesło mam w salonie? Jak odwzorowane to jest! Koza Jadwiga szwedzka w prawdziwym życiu. Kuźwa. Dobra, nie trykajmy kanap. No nie, no nie wierzę w to, że naprawdę posuń się. Że naprawdę trafiłem do Ikei. Mogę otworzyć te drzwi? No nie mogę. No nie mogę niestety. Dobra, no to jest tyle. Jakby ktoś zamówić chciał meble, to zostawcie łapeczkę w górę. Na pewno przyjadę ciebie oto tym samochodem. Czy ja wykorzystałem maksymalnie potencjał Ikei? Mogę jeszcze po niej wbiec? Woohoo! Oj, nie w tę stronę! Kuźwa! Cię połamiesz, ty wariatko! Gdzie parkujesz? Co się rzucasz? Co się rzucasz? Mój? Patrz, wszyscy uciekają! Mogę się dosiąść jeszcze? Nie, ja chciałem z panem! A chcę wejść jeszcze na tą Ikei? Wiem, że się da. Nie pierdzie, że się nie da, bo... Musi się da. Dobra. Entrance. Intra. A można... Czekaj, tu z boku można. Koza Jadwiga jest o tyle fajną grą, że tu coś ładują. Tu są jakieś dziwne do... Figurka druga! Boże, dziwne dostawy przy Ikei. Ja zaraz was rozszyfruję. Co wy tu kuźwa sprzedajecie i komu? Jakoś się tam dostanę. Powoli. Tutaj stare krzesła biedne wyrzucają. To te moje z salonu, ty. A tu mogę wejść? Ło, jesteśmy na dachu! Ja się chciałem tam dostać trochę w innym stylu, ale nieważne. Tu się wchodziło na dach Ikei. Zahaha. Co to jest? Przepraszam. Przepraszam państwa. Czy państwo... O, widzę figurkę. Pewnie można ją zdobyć, ale trzeba być wyjątkowo uważnym. Wracaj na górę, na dach! Tam jest jeszcze jedna figurka! No poczekaj! No zaczekaj, uno momento prego, por favor!
Nie ruszy się stąd bez figurki. Oczywiście. Przepraszam pana, odbito się od łodzi. Ja chcę podnieść figurkę, a nie się odbijać od łodzi. Proszę z rozbiegu to zrobić, chyba ta. Jest figurka, wracamy na Ikełę. O, a tu? O, a mogę w drugą stronę? Zostaw to pudło. Wow! To przeczy prawom grawitacji. Dzień dobry państwu, przepraszam najmocniej. Miłego spływu kajakowego bez kajaku. Dobrej zabawy, dobrej... Przepraszam, czy pan żyje? Chyba pan... Pan też nie żyje. Nie pan... A tu ktoś jest... Ognisko jakieś. O, pozwólcie państwo, że dosiądę się. Nagryza kiełbasy. Mogę się trochę... Aaaa! Do wody! Szybciej, bo to się robi niebezpieczne! Kozu! That's right! Czy ja dostałem 1000 punktów za nic? Paląca się koza? Niedobrze. Wciągaj mnie! O! W ten sposób. Kuźwa, zabrałem mu pracę. Gościu się wkurzył. Ręce pod boki. Tam jakiś śmierdzący jeszcze worek na śmieci. Zobaczcie to. Tragedia. Dobra, wchodzimy oczywiście na dach Ikei. Nie wiem, dlaczego ubzdurałem sobie, że w tym odcinku zwiedzę całą Ikeę. Tam mamy elektrownię wiatrową. Dziękuję bardzo. Jesteśmy na samym szczycie. Panowie... Mogę... Patrykłem tą piłkę. I to wiadro. Możecie państwo... Oj, przepraszam. Oj, daj moc! Gdzie pan... On to przeżył, on jest nieśmiertelny. A przepraszam, poza panem tutaj, co nie wiem, co pan tu robi, je przeleciał przez... Aaaa, czekaj, nie tędy! Nie tędy! Ej, bo tam jeszcze był gościu z pizzą. To chyba był znak, że po prostu odpuścić już tę Ikełę. A jakbyśmy poszli w górę wodospadu, ta muzyczka jest taka... Tamta pierwsza z symulatora kozy, żółty kamień, nie mam pojęcia, o co tutaj chodzi. Pójdźmy tędy. Mapa jest nieograniczona. Posuń się, Teresa. O, można tutaj... Oj, prze... Nowiuszka kamera, to nie moja wina. To... I pan też się posunie. Dobra. Oj, tylko... Oj, nie tędy. Tu mamy... Co? Zakaz dużych stóp. O, tam jest balon. Oj, bardzo bym chciał. Widziano wielką stopę. Przepraszam, którą? Bo ja się nie orientuję. To pan? To pani? To kuźwa pan... Czemu... Zbliżenie się robi na jej krok. To jest niepoważne. Co ty masz z ręką? Co se łapę wykręciła w stawie, ty? Idziemy na wieżę widokową. Być może jest to najwyższy punkt w grze Goat Simulator. Jeszcze tego nie wiem. Dobra. Wspinanie się pod... Tam jest figurka. Teraz. Już wiem. What the frog? Czy... Nie w tę stronę. W tą stronę się ślizgajmy. Oczywiście... Za daleko! Za daleko! Zaraz tam wrócę. Nigdy już tam nie wrócę. Nawet nie wiem, gdzie to jest. Dobra. Drugą stronę! Jadzia. Hamuj. Oj, byłem... Ej. W drugą! Jaćka. Dobra, i... To jest ten moment. Hamuj! Dobrze, mamy to. Kolejna figureczka. That's right. Kolejne 1000 punktów. A jedna na 19. Tu jest ich kuźwa więcej, myślałem, że są 32. Wydupiaj mi z dachu! To jest mój punkt widokowy. Nic mu się nie stało. Ty, pamiętasz o tej łapeczce w górę? Udowodnij to, czego nie da się udowodnić. Ale ja nie widzę wielkiej stopy, tu nikogo takiego nie ma, ty. Tam jest moje miejsce. Oj, jak ja się rozpędzę, jak ja tam dolecę. That's right! Leć! Chciałem już dalecić trochę dalej. Co się chciałem na te... Nie, nie... Wstawaj! Jadwinia! Jadwinciu! Jadwinciu, proszę cię. Jadwinciu. Ten tam leży. Myślałem, że on wstał! A nie, w pontonie odpoczywa, dobra. O, w kohors! Przesuń ogrodzenie. Dzień dobry panu, pan... Nie bój się, ja tylko nie wyhamowałem. Co to kuźwa jest, ty? Co to? Stojak? Na co kuźwa? A, bo to są boje. O, proszę bardzo, jaki zrobili basen. O, od razu z Ikei. Odsuń się ode mnie. Przecież ja tobie nic nie robię. Co chciałem powiedzieć, że prosto z Ikei... Nie panikujcie, ludzie, spokojnie, jesteście bezpieczni. Jestem tylko zmutowaną kozą. Całkiem nieźle wyglądającą. W sensie... Czego tu się bać? Napompowana koza po syntolu? No bez przesady. Można skorzystać z uroku zjeżdżalni? Dobra. Tyle możemy zrobić. Wstawaj pan. Czyli można normalnie zjechać sobie ze zjeżdżalni. Wow! Dmuchane koło do pływania! Posuń się! Oj, przepraszam! Oj, jedziesz! Patrz, on... Nie, no nie... Oj,
I dojechał do końca. No dobra, a jak ja bym tylko tutaj... Go. Ja nie idę. Rękę mam tu. Ona sama zbiega. Nawet się nie ślizga. Można jakoś... To jest najgorszy zjazd na ślizgawce, jaki kiedykolwiek widziałem. Ale kółko jest. Muszę tak zrobić, żeby... Nie mogę w to uwierzyć. To jest koza. Dawaj! Rozpędź się! Rozpędź się! Czemu tu nie ma poślizgu? To się na pewno da jakoś zrobić. Prawie doleciałem do końca. Cały basen na jednym wydechu. Czy to jest piracki cave? O, dzień dobry. Tu jest basen przygód. Adventure pool. Oho, ja cię słyszę. Ja cię znajdę. Tam jest gdzieś figurka. A, tu są schody. Poczekaj. Spokojnie, nie śpiesz się. Gdzieś tutaj. Gdzieś tu właśnie. Kto szybciej, mordo? Kto szybciej? Ten na główkę ja tak nie potrafię, chociaż już wiem, jak się obracać. No dobra, pan był trochę szybciej. Jak już tak leżymy. Podtrzymaj. Jezus, nie rzucaj się. Podtrzymaj mojego żółwia, ty. Ktoś tu... Cykasz mi zdjęcia? 5 zł. Dobra. No, dobrej zabawy. Wihiu! Znaczy, ty miałeś zjechać przede wszystkim, a nie... No, zresztą, co się będę... Wihiu! Co się będę wihiu! Denerwował? Co to za... Przepyszne pudełeczko. A ty co? O nie, musimy panu przeszkodzić. To nie będzie tak, że... Nie, wstawaj! Ty, ktoś tu skakał, przysięgam. On zniknął. On kuźwa zniknął. Opętany ponton, patrz. Pa. O! Gdzie pan jest? Patrz, a stąd skacze leciutko. O co tu? Czemu ja go nie widzę? O, teraz pana widzę. Oho! Muszę się przyłączyć. Mogę do pana, w sensie... Skaczmy. O, te, no i to. Dobra. Ile jesteśmy w stanie zrobić obrotów? W tym momencie. Czemu ona się... Raz, dwa, trzy, cztery, pięć! Nikt nie zrobił 5 obrotów w tej grze poza... Znaczy, można to zrobić po prostu skacząc z wyższych odległości, nie? Dobra, tu jeszcze możemy ześliznąć na Ikeę. Wihiu! Wracamy do punktu wyjścia. Ty, to jakby nie patrzeć... Nie rób salt. Koziołek 360 przód. To tamta część, no w miarę zwiedzona, nie? Jeszcze ta wielka stopa mnie męczy. Jeszcze tam wrócę. O, no i tak się porusza po tej grze. No przecież to jest szaleństwo. Dobra, zamiast iść do góry, tak jak szliśmy wcześniej, na punkt widokowy, pójdźmy w lewo. Dzień dobry, pan jest wielką stopą? Raczej nie. Czy tu państwo, czy ktoś z państwa, czy... Nie. Koza na rowerze to dla mnie stanowczo za dużo. Niech z roweru korzysta ktokolwiek inny. Słyszałem dźwięk. Jestem po ciebie, idę figuro. That's fucking right, 2 na 19, to nie jest dobry wynik. O, panie Drwalu. Co to za gigaczat? Pokaż się, gigaczadzie! Tylko traw w niego, kuźwa. Jak brzmi to źle. Gigaczadzie! Czemu nie mogę na niego wbiec? Nikt już dzisiaj stąd nie odjedzie. Jesteście na stałe. O, co to za alternator? Kuźwa, przepraszam! Jezus, przebiłem ci rękę. No, ona się pali. Mam nadzieję, że zaraz zgaśnie. Podczas biegania. Pani co? Sprawdza jakość murów i jepią. Najmocniej! Gdzie moje ma... Coś tu jeszcze wystrzeliło, prawda? O. To już nawet nie nadaje się do renowacji. Do elektrowni wiatrowej. Tam my żeśmy jeszcze nie byli. Tam jest coś naładowane. Ewidentnie. Kuźwa, przypomina mi się moje bieganie codziennie na kopę. O, tu jakieś pola. Tryknięte ogrodzenie. Przepraszam, że to niszczę. Mógłbym tego oczywiście nie robić. Czysta energia. Nowe wydarzenie. Czyli to jest jednak najwyższy punkt w całej grze. Prawdopodobnie. Tu mogę coś trykać. Mogę salta robić do góry. Okej, jesteśmy na szczycie świata. Czy jest wyższy punkt? Tak, jest tam jakaś kuźwa wieża widokowa. Miasto to zwiedzimy w kolejnym odcinku bankowo. Ale jeszcze chciałem zapytać o tą czystą energię. Oczywiście 2 salta i lądowanie. No powinienem wylądować. Co to kuźwa za złote Tesle? Co to? Ja... A.
Posuń się. To się otwórz mi bra... O! Złota Tesla. To ja bym chciał wjeżdżać do góry bardziej tym samochodem. Wiecie, o co chodzi? To się chce się dostać jeszcze tam. Nie na dół. Spokojnie. Ja mam jeszcze jakiś... Jak się... Jeszcze żyjemy. Mam jasny cel i ta wychylona koza z tego... Jadwigo. No, panie Jadwiniu. Tu mamy rower. Tu są jakieś hot dogi. Mogę wysiąść wcześniej. Nie leć w tą stronę! Przecież ta gra jest... Aj, zbugowana prosto na pole namiotowe. Ale samochód przynajmniej odzyskam. Halo? Mój sam... Jest dostępny, prawda? Myślałem, że on się pali, to grill. Dobra, czyli samochodowi, jakby nie patrzeć, to nic się nie stało. Nie wiem, jak to zrobiłem. Chciałem tylko dostać się w jedno bardzo no, ważne, widokowe miejsce. Proszę państwa, nie wiem, żeby driftować na ludziach. Co? Northwood Falls. Czyli północno coś tam upadkowe, upadki. Przepraszam, gdzie... What the fuck is that? Dostępne tylko dla wielu graczy. Opętane kozy. Ja jestem w to lepszy. Ja jestem w to lepszy. Posuń się. Dzwoń po mamę, ty tryknięta. Tam coś się sypie. Dokąd ja dotarłem? Czy tu oni tutaj naprawdę produkują Mountain Dew? Była Ikea. Było Mountain Dew. Czy to boli? Ej! Piła cię, pocięła cię piła. A mogę... Oj nie! Zrobili ze mnie Mountain Dew! Wypuść! Kuźwa... Dziadu! Wypuść mnie. No wyjdź, proszę. Jest! Tak, kurwa. No wypuść! Kurwa, zrobili ze mnie Cozen Dew. Jasny gwint, ślimacza rurka, motyla noga. Nigdy nie wbiegaj w piłę, no będziesz wiedział. Ja trochę zapomniałem. Wyjdź z gry. Nie do pulpitu! Jep, już wyłączył, już nie chce grać. Znaczy ona się odbija do tyłu. Jaka koza tak robi? Tylko Jadwiga. Kurwa, krety! O, bo krety cię wybijają. Zarąbiste. Dawaj, mordo! Popatrz, my są przy balonie. Nie wierzę w to. Ja mogę po sznurku pójść dalej. O Jezu. Ja się mogę ślizgnąć do balona i odlecieć w następnym odcinku. Okej, moi drodzy, było Mountain Dew i była Ikea. A jakbyście chcieli, żeby koza Jadwiga poleciała balonem, to wiecie co robić. Zostawiacie łapeczkę w górę. Zaledwie 1000 łapek i pojawi się kolejny odcinek. Coś jest kuźwa nie tak z tą maszyną losującą. W każdym razie zostawiacie łapeczki, napiszcie hashtag Jadwiga, bo oczywiście jest to koza Jadwiga. Gra mi się zapisała, nie wiadomo dlaczego. W każdym razie do zobaczenia w kolejnych odcinkach na moim kanale. Odcinki codziennie o 15 i w weekendy o 10. Dobra mistrze, niech Jadwiga będzie z wami.